Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Joseph Konrad Gospoda pod dwiema wiedźmami. Znaleziony rękopis. Część pierwsza. Powiastkę tę, epizod czy zdarzenie, nazwijcie ją jak chcecie, opowiedział w pięćdziesiątych latach zeszłego stulecia człowiek, który wedle własnych swych zeznań miał wówczas sześćdziesiąt lat. Sześćdziesiątka to ładny wiek, szczególnie z odległej perspektywy. Wówczas wywołuje w większości ludzi bardzo różnorodne uczucia. Jest to wiek spokojny, a wspomnienie, jak dzielnymi byliśmy ongi ludźmi, podnieca nas, choć nie bierzemy już udziału w zapasach. Zauważyłem, że z uprzejmej łaski, opatrzności większość ludzi około sześćdziesiątki zaczyna widzieć siebie w romantycznych barwach. Nawet wady ich nabierają uroku swoistej mocy. Nadzieje są miłymi towarzyszkami życia. Zgadzam się nawet, że są czarowne, lecz są nagie, aby lżej im było biec naprzód. Strój pełen przepychu jest na szczęście własnością niezmiennej przeszłości, która skostniałaby bez niego wśród okrywających ją cieni. Przypuszczam, że to ten romantyzm właściwy późnemu wiekowi skłonił naszego 60-letniego pana do opisania tego zdarzenia. Gwoli własnemu zadowoleniu lub dla podziwu potomności. Nie uczynił tego dla swej chwały, gdyż opowiada, jakiego doznał okropnego strachu, trwogi, jak sam się wyraża. Zapewne domyśliliście się już, że opowiadanie, o którym wspomniałem w pierwszych wierszach, było zachowane w rękopisie. Był to ów znaleziony rękopis, wymieniony w podtytule. Sam tytuł jest przeze mnie zaprojektowany. Nie mogę powiedzieć wymyślony. Główną jego zasługą jest trafność. Będziemy mieli do czynienia z gospodą. Co do czarownic, jest to tylko konwencjonalne wyrażenie, i musimy wierzyć na słowo naszemu autorowi, że w tym wypadku odpowiadało ono rzeczywistości. Rękopis ten znalazłem w skrzyni z książkami, kupionej w Londynie, na ulicy dziś już nieistniejącej od handlarza książek bliskiego ostatecznej ruiny. Książki przechodziły z rąk do rąk i należały już przynajmniej do dwudziestu właścicieli. Po przejrzeniu ich przekonałem się, że nie były warte nawet tej niewielkiej sumy, jaką za nie zapłaciłem. Przeczuwałem to, widać mówiąc do handlarza, musi mi pan dodać skrzynkę. Podupadły księgarz zgodził się z obojętnym i tragicznym gestem człowieka, Skazanego na zagładę. Pokład luźnych kartek na dnie skrzynki podniecił nieco moją ciekawość. Rękopis, pisany ściśle, wyraźnie i równo, na pierwszy rzut oka, nie zaciekawiał. Lecz w jednym miejscu zwrócił moją uwagę szczegół, że Anno Domini 1813 roku, piszący te słowa, miał lat 22. Dwadzieścia dwa lata są wiekiem interesującym, w którym człowiek podlega zarówno lekkomyślnym fantazjom, jak i strachowi, gdyż rozwaga jest słabo rozwinięta, a za to siła wyobraźni wielka. W innym miejscu moją rozproszoną uwagę zwróciło zdanie: Wieczorem dobiliśmy do brzegu, gdyż było to zdanie zaczerpnięte z żeglarskiej mowy. Trzeba zobaczyć, co to być może, pomyślałem bez szczególnego zainteresowania. Och, jakiż to był nudny rękopis. Pismo każdego wiersza równe i ścisłe było zupełnie podobne do następnego. Przypominało szmer monotonnego głosu. Traktat o rafinowaniu cukru. Najdolniejszy temat, jaki mogę sobie wyobrazić, byłby chyba bardziej zajmujący. Anna Domini 1813 miałem 22 lata. Zaczyna poważnie i ciągnie dalej z przerażającym spokojem. Proszę jednak sobie nie wyobrażać, że ten rękopis był przestarzały. Diabelska pomysłowość wynalazków, stara jak świat, nie jest bynajmniej sztuką zagubioną. Spójrzcie na telefony, niweczące tę odrobinę spokoju, który jest nam dany na ziemi, lub na karabiny maszynowe, wyprawiające nas pośpiesznie na tamten świat. W teraźniejszych czasach, byle stara wiedźma o kaprawych oczach, jeśli tylko jest dość silna, aby kręcić małą korbą, może w mgnieniu oka uśmiercić setkę dwudziestoletnich młodzieńców. Czyż to nie postęp? I to ogromne. Posunęliśmy się naprzód. Musimy więc być przygotowani, że spotkamy się w tym opowiadaniu z pewną naiwnością pomysłu i prostotą intencji właściwych owej zamierzchłej epoce. Naturalnie w obecnych czasach automobilista nie może się spodziewać, że znajdzie gdzie na świecie taką gospodą. Ta, o której mowa w tytule... Znajdowała się w Hiszpanii. Wywnioskowałem to z treści opowiadania. Brakowało zresztą znacznej liczby kartek, co zapewne nie jest wielkim nieszczęściem. Zdaje się, że opowiadający wchodzi w najdokładniejsze szczegóły: dlaczego i po co znalazł się na tym wybrzeżu? Prawdopodobnie było to północne wybrzeże Hiszpanii. Przygoda jego. Jednak nie miała żadnego związku z morzem. O ile mogłem wywnioskować, był on oficerem na korwecie. Nic w tym dziwnego, przez cały przeciąg długotrwałej kampanii hiszpańskiej, dość znaczna ilość naszych mniejszych statków wojennych krążyła wzdłuż północnych wybrzeży Hiszpanii. Łatwo można sobie wyobrazić, jakie to było niebezpieczne i nieprzyjemne stanowisko. Zdaje się, że statek owego oficera miał powierzone jakieś specjalne zadanie. Można się było spodziewać po naszym autorze, że wyjaśni nam starannie wszelkie okoliczności, ale jak już wspomniałem, brakowało kilku kartek i to z dobrego, twardego papieru. Zostały zapewne zużyte przez lekceważącą potomność do zawiązania słoików z konfiturami lub na przybitki dla strzelb. Znaczy, mimo to, można wywnioskować, że część zadania korwety stanowiła komunikacja z wybrzeżem, a nawet wysyłanie gońców w głąb lądu dla otrzymania wiadomości lub przesyłania rozkazów i rad patriotom hiszpańskim, guerrillerosom lub tajnym juntom prowincjonalnym, w każdym razie było to coś w tym rodzaju, o ile można sądzić z zachowania strzępków tego szczegółowego opowiadania. Tu następuje panegiryk jakiegoś znakomitego marynarza należącego do załogi statku na stanowisku Redmana. Znany był na okręcie jako Tom Kubańczyk, bynajmniej nie dlatego, że pochodził z wyspy Kuby. Był typowym angielskim marynarzem owych czasów i od lat służył na statku wojennym. Zyskał to przezwisko z powodu nadzwyczajnych przygód, jakich doświadczył w młodości na tej wyspie. Przygody te stanowiły ulubiony temat opowiadań, które zwykł był snuć wieczorami swym towarzyszom zgromadzonym na forkasztelu statku. Odznaczał się inteligencją, wielką siłą i wypróbowaną odwagą. Nasz autor jest Niezmiernie dokładny. Przy sposobności zaznacza, iż tom miał najdłuższy i najgrubszy harcap w całej marynarce angielskiej. Ta ozdoba, o którą dbał wielce i którą chował starannie w pokrowcu ze skóry świnki morskiej, zwisała do połowy jego szerokich pleców, budząc podziw wszystkich i zazdrość niektórych. Nasz młody oficer rozwodzi się nad męskimi zaletami Toma z uczuciem zbliżonym do czułości. Tego rodzaju stosunek między oficerem a żołnierzem nie należał do rzadkości. Młodzieniec wstępujący na służbę oddawany bywał pod opiekę zaufanego marynarza. Nierzadko też powstawało między nimi coś w rodzaju przyjaźni. Nasz oficer po paru latach rozstania spotkał na korwecie tego marynarza, jest coś wzruszającego w szczerym zadowoleniu, z jakim wspomina to spotkanie z człowiekiem, który był jego mentorem w latach chłopięcych. Dowiadujemy się dalej, że gdy nie znaleziono odpowiedniego Hiszpana, ten zacny marynarz, obdarzony niezrównanym harcapem i szczytnym charakterem, pełen odwagi i stateczności, został wybrany. Dla wypełnienia jednej z tych misji w głębi lądu, o których poprzednio była mowa. Przygotowania jego nie trwały długo. Ciemnym rankiem jesiennym korweta zbliżyła się do płytkiej zatoki, jednego miejsca, gdzie można było wylądować na tym skalistym wybrzeżu. Spuszczono łódź, w której na przodzie usadowił się Tom Corbin, tom Kubańczyk a nasz młodzieniec, noszący za życia nazwisko Edwina Byrna, siadł na rufie. Na wybrzeżu kilku ludzi patrzyło na zbliżającą się łódź. Byli to mieszkańcy wioski, której szare, kamienne domy widniały o jakie sto jardów w głębokim wąwozie. Dwa Anglicy wyskoczyli na brzeg. Wieśniacy tak byli ospali, czy też zdziwieni, że nie pozdrowili ich nawet, lecz cofnęli się w milczeniu o parę kroków. Byrne postanowił poczekać, aż Tom wyruszy szczęśliwie w podróż. Spojrzał wokoło na ogłupione ze zdziwienia twarze. Niewiele się od nich dowiemy, rzekł. Chodźmy do wsi. Tam pewnie będzie winiarnia, gdzie znajdziemy może kogoś bardziej wymownego i zdołamy zasięgnąć pewnych informacji. Tak, tak, panie. Mówił Tom, idąc w ślad za swym oficerem. Na pewno nie zawadzi pogadać trochę o tej drodze, przecież przeszedłem Kubę w najszerszym miejscu z pomocą tylko swego języka, choć umiałem po hiszpańsku znacznie gorzej niż teraz. Gdy mnie fregata Blanche zostawiła na wybrzeżu, umiałem, jak powiadają cztery słowa i nic więcej. Lekceważył sobie podróż, jaka go czekała był to przecież tylko jeden dzień drogi w górach. Wprawdzie trzeba było podróżować cały dzień, aby dojść do tej górskiej ścieżyny, ale to drobnostka dla człowieka, który przebył całą wyspę Kubeł na swych własnych dwóch nogach, znając tylko cztery słowa w miejscowym języku. Oficer i żołnierz szli teraz po grubym pokładzie suchych liści, które tutajsi chłopi gromadzą na ulicach wiosek, aby podczas zimy przegniły na nawóz. Odwróciwszy głową, Byrne zauważył, że cała męska ludność wioski szła za nimi bez szelestu po elastycznym dywanie. Kobiety przyglądały się im, stojąc na progach domów. Dzieci pochowały się widocznie. Mieszkańcy wioski widywali z daleka okręty, ale żaden obcy okręt nie wylądował w tym miejscu od lat stu, a może i więcej. Stosowany kapelusz Berna, sumiaste wąsy i ogromny harcap marynarza przejmowały ich niemym podziwem. Tłoczyli się za dwoma Anglikami, jak owi mieszkańcy wysp odkrytych przez kapitana Cooka na południowym oceanie. Wówczas Bern po raz pierwszy zauważył małego człowieka owiniętego w płaszcz, w żółtym kapeluszu na głowie. To nakrycie głowy, choć zniszczone i przebrudzone, zwracało na niego uwagę. Wejście do winiarni przypominało dziurę, wybitą w kamiennym murze. Właściciel jej był jedynym w całej wsi który nie wyszedł na ulicę, lecz wyłonił się z ciemnej głębi, gdzie niewyraźnie majaczyły, wiszące na gwoździach pękate kształty skór wypełnionych winem. Był to wysoki, jednooki Asturyjczyk o mizernych, zapadłych policzkach. Jego pełne powagi obejście odbijało zagadkowo od niespokojnie latającego jednego oka. Gdy się dowiedział, że chodzi o wskazanie angielskiemu marynarzowi drogi w górach do niejakiego Gonzalesa, przymknął na chwilę zdrowe oko, jak gdyby się namyślał. Potem otworzył je z żywością i rzekł: Można, można, to się da zrobić. Na dźwięk imienia Gonzalesa, miejscowego przywódcy powstania przeciw Francuzom, przyjazny pomruk rozległ się wśród zgromadzonych koło drzwi. Rozpytując się, czy droga jest bezpieczna, Bern z radością dowiedział się, że już od kilku miesięcy francuscy żołnierze nie ukazywali się w tych okolicach. Nie spotykało się teraz nawet najmniejszego oddziału tych bezbożnych policontys. Właściciel winiarni, dając te objaśnienia, zakrzątnął się, aby nalać wina do glinianego dzbanka. Postawił go przed heretyckim Anglikiem i zgarnął z niedbałością pełną powagi drobną monetę rzuconą na stół przez oficera, w uznaniu obyczajowego prawa, że kto wchodzi do winiarni, ten musi kupić wina. Jedyne jego oko było w bezustannym ruchu, jak gdyby miało zastąpić oba, lecz gdy Bern zaczął się rozpytywać, czy można wynająć muła, oko to zatrzymało się nieruchomo na drzwiach, oblężonych przez ciekawych pierwszym ich rzędzie, na samym progu, stał człowiek w szerokim płaszczu i żółtym kapeluszu. Była to maleńka osoba, istny homunculus. Byrne opisuje go stojącego w śmiesznie tajemniczej pozie z płaszczem zakrywającym usta i brodą, zarzuconym zawadiacko na lewe ramię. Żółty kapelusz o szerokich skrzydłach zwisał z boku jego kanciastej małej główki. Stał zażywając często tabaki. Muła? Powtórzył gospodarz, nie odrywając wzroku od tej dziwacznej, zadabaczonej figurki. Nie, senior oficerze, nie znajdzie się muła w tej biednej wioszczynie. Redman, który przysłuchiwał się rozmowie ze zwykłą marynarzem obojętnością na nowe otoczenie, przerwał ze spokojem: Niech wasza miłość mi wierzy, na taką wyprawę najlepiej wyruszyć wierzchem na podeszwach. Musiałbym i tak gdzieś tego muła po drodze zostawić, gdyż kapitan mówił mi, że większość drogi stanowią ścieżki dostępne tylko dla kóz. Maleńki człowieczek zrobił krok naprzód i rzekł poprzez fałdę płaszcza, który zdawał się ukrywać szydarcze jego zamysły. Tak jest, senior. Zbyt są uczciwi w tej wiosce, aby mieć na pańskie usługi choćby jednego muła. Mogą to zaświadczyć. W tych czasach muła lub inne czworonogie zwierzę i wszystko, co do ich utrzymania potrzebne, posiadać mogą tylko albo łajdacy, albo też bardzo mądrzy ludzie. Lecz temu dzielnemu marynarzowi przyda się przewodnik, którego wynajdzie wam mój szwagier, ten oto Bernardino, karczmarz i alkat najpobożniejszej i najgościnniejszej z wiosek. I tak też wypadło zrobić, jak pisze w swym opowiadaniu Byrne, Pogadawszy jeszcze trochę, przyprowadzono wreszcie chłopaka w podartym płaszczu i w spodniach z koźlej skóry. Angielski oficer poczęstował całą wieś i podczas gdy wieśniacy pili, wyruszył w drogę z Tomem Kubańczykiem. Towarzyszył im przewodnik. Maleńki człowieczek w płaszczu zniknął. Bern odprowadził marynarza do końca wioski. Pragnął zobaczyć, jak wyruszał szczęśliwie w drogę i byłby poszedł z nim jeszcze dalej, lecz merynarz radził mu wracać, aby ani chwili dłużej nie zatrzymywać statku bez koniecznej potrzeby w pobliżu wybrzeża w taki niezachęcający poranek. Gdy się rozstawali, dzikie i pochmurne niebo zwisało nad ich głowami, a kamieniste pola i krzewy stanowiły ponure tło ich pożegnania. Za cztery dni. Takie były ostatnie słowa Byrna. Okręt przypłynie. Jeśli tylko pogoda pozwoli, łódź przybije do brzegu. Jeżeli nie będzie to możliwe, musisz sobie radzić na lądzie, jak będziesz mógł, dopóki po ciebie nie przypłyniemy. Dobrze, niech tak będzie. odparł Tom i ruszył w drogę. Byrn widział go wchodzącego na wąską ścieżkę. W ciepłym kaftanie z parą pistoletów za pasem, z kordelasem u boku i z grubym kijem w ręku wyglądał na dzielnego człowieka, myjącego dać sobie radę w niebezpieczeństwie. Odwrócił się na chwilę, aby przesłać ręką pożegnanie i Byrn raz jeszcze dojrzał krzaczaste jego wąsy i zacnął twarz opaloną na brązowo. Chłopak w spodniach z koślej skóry, pnąc się na przedzie, Wyglądał jak Bern powiada na fauna lub młodego satyra. Zatrzymał się chwilę, czekając na marynarza i znów w podskogach ruszył dalej. Obaj zniknęli mu z oczu. Przełożyła Teresa Tatarkiewicz. Czytał Jacek Brzezowski.